opowiem o takiej sprawie, która nie pozwala mi zasnąć i pewnie nigdy nie pozwoli, z czym niestety musiałem się pogodzić. To mógł być rok 2004, może 2005, kiedy do więzienia został wprowadzony pewien człowiek. Wszystkie historie, które usłyszycie w tym podcaście, miały swoje miejsce w rzeczywistości. Jednak dla ochrony źródeł, z których czerpię informacje, nazwy miejscowości i imiona bohaterów zostały zmienione bądź zatajone. W tym podcaście poznacie pracę polskiej policji i systemu więziennictwa od podszewki. Zapraszam Was na podcast Wyznaję. Wyznanie klawisza. Jak dostałem się do pudła? Spacerując kiedyś ulicami miasta, kiedy szukałem swojego miejsca w życiu, postanowiłem, że znajdę taką pracę, która da mi stabilizację i taki betonowy fundament do tego, żeby sobie skakać po tym życiu. Przechodziłem akurat obok więzienia. Miałem jeszcze aktualne badania z poprzedniej służby i postanowiłem dostać się do kadrowca. I takie ślepe szczęście. Akurat tego dnia, gdy u niego byłem, zaczadził się jeden z funkcjonariuszy. Niestety umarł. I ja na jego miejsce wskoczyłem. Początkowe wrażenia z więzienia są naprawdę niesamowite. To jest inny świat, oderwany od rzeczywistości, w którym panują zupełnie inne zasady, do których po prostu trzeba się przystosować. Inaczej się nie da. Panuje tam inny język, panuje inna waluta, którą są na przykład papierosy, kawa, herbata, usługi seksualne. Kantorów nie ma. Trzeba się po prostu dogadać na zasadzie handlu wymiennego. Więzienie, o którym mówię, na tamte czasy składało się z 4 oddziałów. Trzecim był oddział terapeutyczny dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami, zaburzeniami preferencji seksualnych itd. To byli skazani, którzy odbywali różne wyroki, od kilku lat do dożywocia włącznie. Były tam gwiazdy medialnych doniesień, słynny wampir z Bytowa, słynny zabójca dziecka, który, jak się po latach okazało, był niewinny. Kiedy już w miarę rozłożyłem swoje łapy w tym więzieniu, zacząłem rozpoznawać, kto z kim śpi, gdzie jest lepiej, to za wszelką cenę chciałem się dostać do pracy właśnie na tym oddziale. To był tak jakby zakład w zakładzie. Inne warunki pracy, taka elitka, można powiedzieć. Tam odbywały się spotkania. Każdy miał coś do powiedzenia. Oczywiście spotkania dotyczące złodziei, osadzonych, bo w slangu każdy osadzony to złodziej. Początkowo dostałem się tam jako taki skoczek, w zastępstwie za oddziałowego stałego. Potem stałem się tak zwanym oddziałowym drugim i to musiał być rok 2004, bo pamiętam, że urodził się wtedy mój syn. Pierwsze lata pracy w więzieniu powodowały, że za bardzo do bani sobie wziąłem to, za jakie bzdury można się dostać do pudła. Wpadłem wtedy w taki dziwny stan, gdzie chciałem swoje rodzeństwo uchronić od tych błędów, od tych bzdur, za które można pójść siedzieć. Był taki moment, że to była nawet taka panika, że za takie bzdury można się dostać do więzienia. No, po latach okazało się, że to nie do końca była prawda, bo każdy z tych osadzonych oczywiście sobie umniejszał, a rzeczywistość była trochę inna, co pokazały późniejsze lata w policji. Kamil, o którym chcę opowiedzieć, to człowiek z niewielkiego 15-tysięcznego miasta. Nie miał fajnego, lekkiego dzieciństwa. Matka miała co chwilę innych partnerów. Kamil był wychowywany przez ulicę. Tułał się po różnych miastach, okolicznych wioskach. Kiedy był nastolatkiem, zaczął pomieszkiwać na działkach. Nie chciał siedzieć w domu, bo tam były ciągłe libacje, orgie i tak dalej. On był tam bity, poniewierany. Przez chwilę był w jakimś ośrodku wychowawczym, ale stamtąd uciekł. Do więzienia dostał się, ponieważ na koncie miał kilka przestępstw, drobnych. Kradzieże, włamania, chciał za coś żyć. Sprzedawał złom, wyrywał kable i tak funkcjonował. Kiedy było bardzo zimno, tułał się po działkach.
Pewnego dnia był już bardzo zmęczony, wyziębiony. Do domu nie miał powrotu, matka miała kolejną libację, więc włamał się do altanki. Znalazł tam pół bochenka chleba, jakąś margarynę i konserwę turystyczną. Na jego nieszczęście znalazł tam też czajnik i herbatę. Zaparzył ją, zjadł ten chleb z konserwą. Zrobiło mu się tak błogo, że rozpalił w kominku, takim prowizorycznym, i po prostu zasnął. Obudził się bity przez właściciela tej altanki. Chłopak, zanim się wybudził, dostał już kilkanaście strzałów na gębę, więc wyglądał jak bokser po przegranej walce. Właściciel zadzwonił po policję, no i tak Kamil trafił do nas. Na mój oddział trafił dlatego, że był zaburzony. Lekarze, psychiatrzy robili sobie na nim doświadczenia, w sensie takiego rozpoznawania jednostki chorobowej. Zadawali mu pytania, każdy tam się puszył, niesamowicie pompował, ale nikt nie rozpoznał w porę, co temu człowiekowi jest. Kiedy trafił do nas na oddział, ja już byłem wtedy stało oddziałowym drugim. Od 8 do 16 miałem z tymi osadzonymi kontakt. Któregoś dnia przyszedłem do pracy i powiedzieli, że wieczorem przyjechał transport i przywieźli nowego osadzonego. Jest w celi wieloosobowej, ale już tam są jakieś konflikty, za chwilę będziemy go przenosić do tak zwanej N-ki. To jest taka cela, pamiętam, 317, która charakteryzuje się tym, że po otwarciu drzwi celi, tych takich wielkich, solidnych, pojawia się krata koszowa, czyli taka klatka. Osadzony, który siedzi w tej celi, dodatkowo siedzi jeszcze w tej klatce, która jest pół metra od drzwi, pół metra od okna i pozostałych ścian. Okno może sobie delikatnie uchylić, ale to jest maks, na co go stać. To jest cela monitorowana, czyli jest stały nadzór nad tym, co ten człowiek robi. W dzień i w nocy. Oczywiście w teorii. Kamil był wtedy w celi wieloosobowej. Kiedy ją otworzyliśmy, żeby go przetransportować do tej jednoosobowej, z uwagi na zachowania agresywne, ale też i samoagresję, bo kiedy nie mógł sobie poradzić ze współosadzonymi, to sam robił sobie krzywdę, to jak go zobaczyłem, to ścięło mnie z nóg. Bo ten człowiek wyglądał identycznie jak mój młodszy brat. Był do niego niesamowicie podobny. Sposób mówienia, twarz, kolor włosów, wszystko przypominało mi mojego brata. I to mnie trochę pokonało. Psycha delikatnie kucnęła, bo traktowałem tego osadzonego właśnie jak brata. Co oczywiście nie jest właściwe, ale no nie mogłem sobie z tym poradzić. Kamil różnie się zachowywał. Gadał do siebie, pisał na ścianie, rysował jakieś znaczki, kleił jakieś dziwne papierowe kwadraciki, które nawlekał na nitkę. Moim zadaniem było wyprowadzanie go na spacer, na który chodził niechętnie, ale chodził. Na spacerach uśmiechał się do nieba. To było coś, co zapamiętałem. Stał, nawet jak padał deszcz. I uśmiechał się do nieba. Do słońca. To był bardzo młody człowiek, miał wtedy 18 lat. Stan psychiczny Kamila zaczął się pogarszać wraz z nastaniem jesieni. Był coraz bardziej przygnębiony, coraz częściej płakał, coraz bardziej się w sobie zamykał, nie chciał współpracować. Ta wielka, szeroka kadra psychiatrów, psychologów starała się coś z nim zrobić, ale różnie to bywało. Przyszedł taki dzień, gdzie prowadziłem go na spotkanie z psychiatrą, który był dwa razy w tygodniu w tym naszym więzieniu, i Kamil bardzo mocno wtedy płakał. Zawsze chodził sam, żeby nie mieć kontaktu z innymi osadzonymi. Bo bardzo płakał. Jak dziecko. Robił takie gesty, żeby go przytulić. Oczywiście nie zrobiłem tego, bo nie wiedziałem, o co mu tak naprawdę chodzi. Mógł coś kombinować. Ale było mi go bardzo żal. Kiedy czekaliśmy w kolejce, aż psychiatra skończy barierę z innym osadzonym, Kamil zaczął mi się zwierzać. Oddziałowy, bo... Siadaj. Bo do mnie do celi przychodzi mój tata. Znaczy, wie pan, on już nie żyje, ale przychodzi. Ja go znalazłem kiedyś, jak wisiał na sznurku, ale wtedy chyba jeszcze żył, bo się trochę ruszał i tak chrząkał, wie pan, głośno harczał. Ale ja nie umiałem mu pomóc. Chciałem, no bo przecież to mój tata, tak? Mówiłem do niego, ale on mi...
On mi w ogóle nie odpowiadał, tylko tak na mnie patrzył i charczał. No ja tak patrzyłem na niego, on patrzył na mnie, miał takie duże oczy. No jak przestał się ruszać, to dalej na mnie patrzył. Ja miałem wtedy 8 lat. I teraz ten mój tato przychodzi do mnie. Staje po prostu sobie w rogu celi i tak samo na mnie patrzy jak wtedy, tylko że teraz. Tylko że teraz on mówi. On mi mówi, żebym ja zrobił dokładnie to samo co on. Ale ja nie chcę zrobić tego samego co on. Rozumie pan? Ja jestem jeszcze młody, ja nie chcę się żegnać z tym światem. Ja wiem, że ja jestem teraz w więzieniu, ja to wszystko wiem, ale przecież ja kiedyś wyjdę, nie? Przecież ja nic złego nie zrobiłem. Chciałem się tylko najeść w tej altance. A ten pan, on mnie tak strasznie zbił. No przecież to on zrobił coś złego, a nie ja. To dlaczego ja tutaj siedzę? Ten oddziałowy, ja się boję taty. Ja nie chcę, żeby on do mnie przychodził. Więc psycha siadła totalnie. Te wszystkie uwagi były przekazywane kierownictwu. Pseudo-kierownictwu. Kierowniczką była wtedy taka babka, która robiła wszystko, żeby brylować, żeby się puszyć, ale niekoniecznie robiła to, żeby osadzonym pomóc. Oczywiście to jest moja ocena, choć jak się okazało później nie tylko moja. Ale jak tylko odnosiła jakąś porażkę, to robiła wszystko, żeby wmanewrować w to kogoś innego, byle tylko siebie ocalić. Taka codzienność więzienia miała swoje rytuały. Jednym z nich były oczywiście posiłki, zbieranie śmieci, doprowadzanie do lekarzy, wyprowadzanie na spacery poszczególnych grup przyspacerowych i wtedy to wszystko trzeba było nadzorować. Któregoś dnia, nic wielkiego odstającego od normy się nie działo, oddział był w miarę stabilny, pogoda w miarę dobra, złodzieje żyli sobie własnym życiem, opowiadali o swoich doświadczeniach życiowych. Ja znałem ich na wylot, więc gadałem z nimi jak z rodziną. Wiedziałem, co u nich w domach, kto był na sprawie, kto był na widzeniu, jakie widokówki robią, bo większość z nich miała takie terapie zajęciowe. Naprawdę się tam spełniałem. Pamiętam, że miałem wtedy dyżur na tym oddziale ze swoim kolegą. Przechodząc po wydaniu obiadu gdzieś w okolicach 15, zajrzałem jeszcze do Kamila i mówię mu, żeby nie zapomniał wyszorować platerów po obiedzie, czyli miski, widelca, kubków itd. Oczywiście Kamil powiedział, że nie ma sprawy, przyniosłem mu jeszcze dodatkową herbatę, żeby mógł sobie zaparzyć. On nie miał żadnej pomocy z zewnątrz. Jak tylko mieliśmy coś dodatkowego do jedzenia, to mu to dawaliśmy. Po jakimś czasie Kamil wywalił klapę. Czyli takie czerwone światełko zaświeciło się nad celą, czyli wiadomo, że czegoś chce. Zajrzałem do niego. Panie oddziałowy, niech pan zobaczy, jak wyszorowałem platery. Ładnie, nie? Przepraszam, ja już to zbieram. Wszystko musi być czyste. Nie, niech pan tego nie rusza. To są moje ciężarki. One są bardzo ważne. Niech pan oddziałowy zobaczy, jakie są ładne. Pochwaliłem go za to i zamknąłem celę. Było przed 15. Kilka minut po 15 wydawaliśmy jakiś dodatkowy posiłek, czy lekarstwa rozdawaliśmy. W każdym razie pamiętam, że chodziliśmy po tym oddziale. W pewnym momencie zażartowałem do kolegi i powiedziałem, chodź zobaczymy, czy Kamil żyje. Kiedy odsłoniłem wizjer, zobaczyłem Kamila stojącego na kracie koszowej, plecami do okna. Na szyi miał zawiązane sznurowadła z wojskowych butów, bo takie właśnie nosił, i machał do mnie. Uśmiechał się, ale miał łzy w oczach. Oczywiście zacząłem krzyczeć, żeby otworzyli celę. Kolega wyciągając ten wielki klucz wyrwał całą kieszeń. Otworzyliśmy drzwi i on w tym momencie skoczył, a do otwarcia była jeszcze krata koszowa, więc to też trochę czasu zajęło, a on już się dusił.
Jak doskoczyliśmy do niego, chwyciłem go za nogi. Kolega odwiązał mu pętlę z szyi, położyliśmy go na ziemi i zaczęła się reanimacja. Przyszła pielęgniarka, dała mi worek ambu, który był nieczynny. Po prostu był zepsuty. Ona trzymała go na sztukę. W ogóle go nie sprawdzała. Strasznie się na nią wydarłem. Powiedziałem, że ma, delikatnie mówiąc, wynosić się z tym gównem. Oczywiście ona była jeszcze oburzona, że używam takich słów. Zaczęła się reanimacja. Zanim przyjechała karetka, trochę czasu minęło. Godziny szczytu, korki w mieście. Kamil umarł. Reanimacja się nie powiodła. Jak trzymałem mu szyję, żeby wdmuchiwać powietrze, to kręgi szyjne latały jak w grzechotce. Normalnie można się było nimi bawić, czyli ewidentnie było już po chłopie. Ale zawsze jest nadzieja. W trakcie reanimacji zauważyłem, że do pasa miał przywiązane te ciężarki z papieru, które tak misternie lepił. Przyjechała młoda pielęgniarka. Jak zobaczyła, co się dzieje, to zaczęła płakać, że taki młody człowiek i tak dalej. Ja przeżywałem to wszystko podwójnie. I potem zaczęła się jazda prawna. Na miejsce natychmiast przyjechał dyrektor i kierownictwo tego oddziału i zaczęło się rwanie zeszytu. Był taki zeszyt poleceń. Codziennie, gdy były jakieś uwagi, to psycholog albo kierownik oddziału wpisywał polecenia dla oddziałowych. Nie było żadnych poleceń dotyczących Kamila, bo ja się na bieżąco z tym zeszytem zapoznawałem. Na oddziale zrobił się szum, bo osadzeni czuli i słyszeli, że coś się dzieje. I wtedy ten zeszyt zaczął wędrować z rąk do rąk i zaczęło się wyrywanie kartek. Nagle pojawił się nowy zeszyt z uwagami, żeby bacznie się przyglądać Kamilowi z uwagi na jego obniżony nastrój, próby samobójcze i historię jego życia. To mnie totalnie wyprowadziło z równowagi. Podarłem ten zeszyt i powiedziałem im wszystkim w oczy, co o nich myślę. Dyrektorowi też. Że to jest dziadostwo, że to jest fałszerstwo. A dyrektor wezwał nas do siebie, dał kilka dni wolnego i kazał nam się nachlać. Co też przez 2 dni robiłem. Do dzisiaj nie mogę się z tego wszystkiego otrząsnąć. Kamil mi się bardzo często śnił. Zamówiłem nawet kiedyś mszę w jego intencji, żeby przestał mi się śnić. Całe pudło bało się, żeby tylko rodzina nie skarżyła więzienia, no bo naczelną zasadą więziennictwa jest to, żeby osadzonemu zapewnić bezpieczeństwo. W tym momencie można było założyć, że pudło dało ciała. Po jakimś czasie matka odebrała zwłoki syna. Ilekroć myślę o tym więzieniu, albo ilekroć widzę się z młodszym bratem, to zawsze przypomina mi się Kamil. Można się puszyć, można się chwalić pracą w więzieniu, opowiadać o sobie niestworzone rzeczy, ale takie sytuacje rozwalały na strzępy wszystkich. Zawsze jak były samobójstwa w celi, to krył się za tym dramat konkretnego człowieka, dramat całej rodziny. Między innymi z takich sytuacji składa się praca w więzieniu, ale ten przypadek szczególnie utkwił mi w pamięci. To jest jeden z tych obrazów, które na co dzień ma każdy z klawiszy. Po kilku dniach więzienie znów zaczęło żyć swoim rytmem. Każdy udawał, że nic się nie stało.